serdecznie wszystkich. Dzisiaj w Dreamcar zaprezentujemy Wam taki samochodzik. Lina ze zderzaka wyjeżdża, to znaczy, że wiecie, że chodzi tutaj auto terenowe. Mianowicie będziemy pracować przy takim aucie jak Toyota Land Cruiser, to jest 120. Auto do nas trafiło na renowację płyty podłogowej. Jest to samochód na ramię, jest to wersja bez demontażu budy od ramy. Choć na wstępie, jeśli usłyszycie, że jest to wersja dla znawców tematu, bez demontażu budy od ramy, pesymistów od razu zapraszam serdecznie do tego filmu, bo zaprezentujemy Wam, w jakim stanie ten samochód był, dlaczego takie kroki i czynności podjął klient w kierunku renowacji tej płyty w tej wersji usługi i jak tak naprawdę możemy zaprezentować jakość tej usługi i prace, jak wyglądały poprzez wykonanie tej renowacji właśnie w tej wersji. Oczywiście prace, jeśli chodzi o zakres prac rozbiórkowych, tutaj zbiornik paliwa, wydechy, układy, osłony, zderzaki, błotniki, nadkola, progi, oczywiście to wszystko zostało wykonywane i demontowane, jak również została wypiaskowana ładnie przed wypiaskowaniem i obrobieniem, dokładnie wyszorowana i wymyta wewnątrz, po czym wypiaskowana rama, jak i płyta podłogowa. Oczywiście to dowiecie się na filmie, to zobaczycie, jak to wygląda. Oczywiście na końcu jeszcze po raz trzeci oczywiście dowiecie się ceny, jeśli chodzi o taki zestaw na dzień dzisiejszy dla tego modelu samochodu. Auto jest użytkowane zgodnie z przeznaczeniem, czyli jak przyjechało do nas, to taczkami ziemię po wstępnym oczyszczeniu wywoziliśmy. Jeśli chodzi o całość tych prac, to znajdziecie na tym raporcie wideo. Przypominamy, że jesteśmy z Dębicy na Podkarpaciu. Nasz numer telefonu to 798-843-267. Życzę Wam miłego oglądania i widzimy się na końcu. Bang, słuchajcie, i to jest właśnie Toyota Land Cruiser. Toyota, z którą będziemy współpracować. Będziemy wykonywać tutaj, tak jak widzieliście i słyszeliście na zapowiedzi, renowację płyty podłogowej. Słuchajcie, nie zrobiłem ujęć z mycia. Bardzo żałuję tego, bo trwało to cały dzień, a chłopaki do tej pory sprzątają halę, czyli na mokro nie dało rady. Na mokro wynieśliśmy jakieś 6 wiader 10-litrowych błota i to błoto to było tylko z ramy. A dlaczego? Dlatego, że zewnątrz płytę podłogową, oczywiście brudna, zabrudzona, auto użytkowane zgodnie z przeznaczeniem, jest tego błota troszkę, zostało po rozbiórce nadkoli i osłon to błoto z zewnątrz umyte, ale w ramie było pół ramy błota, pół, dosłownie, zobaczcie, jak ta rama wygląda i połowa tej ramy, tu była, te dziury to były w ogóle całkowicie zaklejone błotem, było błoto praktycznie dotąd. Naprawdę tego błota było bardzo, bardzo dużo. Została to rama wyczyszczona od środka żmijką do kanalizacji. Takie dwie dysze, jedna, która robi parasol, druga robi, która przetyka. Została tą żmijką ta rama umyta. Oczywiście do mycia takiej ramy konieczne było podniesienie auta pod kątem na podnośniku, tak by pchać to błoto w tylną część ramy, tak żeby przez tylne otwory ramy od wewnątrz wypukać to błoto stamtąd. I tak zostało to również wykonane, a już w tym momencie, gdzie samochód został umyty i przetransportowywany na stanowisko do piaskowania, gdzie będzie się rozgrywała, że tak powiem, praca z oczyszczaniem ciśnieniowo-ściernym, na noc autko zostawiliśmy oczywiście też pod kątem, tak by cała wilgoć i woda mogła sobie spokojnie z profili zamkniętych spłynąć i wykapać przez tylne części ramy. Dlatego wjeżdżamy z powrotem już na pełne stanowisko, podnosimy auto do góry, zabieramy się za rozbiórkę. Za chwilę Wam zaprezentuję, jak wygląda stan techniczny pod kątem korozji na ramie i płycie podłogowej w naszej Toyota Land Cruiser. No i działamy i przystępujemy do czynności związanych z piaskowaniem. Piękny trawnik w ogródku Toyoty. Tak, nie minęło parę chwili, jesteśmy z powrotem przy Land Cruiserze. Oczywiście auto, tak jak wspomniałem, na stanowisku docelowym. Podstawione, to jest o tyle wygodne z ramą, że można ją podstawić w tych miejscach, w których jest Wam wygodnie ją podstawić. Utrzymuje ona całą karoserię i można sobie tą przestrzeń roboczą naprawdę zostawić wolną do pracy. Oczywiście elementy nakładek wyściągane. Zderzak tylny też również sobie zrzuciliśmy właśnie, by podstawić w tylnej części ramy tą płytę. Tak samo zdemontowaliśmy sobie przednie zderzaki, bo już przedni zderzak i przednie błotniki, bo tam zdiagnozowaliśmy z drugiej strony ubytek blacharski. No oprócz tego chcieliśmy oglądać ogródek Toyoty. O, taki ładny, na jesień, zielony ogródek Toyoty. W celu zweryfikowania, jak to wygląda, jak to się utrzymuje, jak ładnie można wyhodować sobie poprzez brak mycia
płyty podłogowej, taki ładny ogródek w swoim samochodzie. Ale to też nie o tym, to nagranie ma zaprezentować stan płyty podłogowej, jak również ramy, która się prezentuje przed Wami następująco, jeśli chodzi o nadkolele poprzednie. No rama, widać tutaj, że te odpryski na niej się znajdują, nie są to głębokie wżery po przyglądnięciu się, a takie powierzchowne, no ale jest do piaskowania, klasyfikuje się do oczyszczenia. Ta rama po tym nadkolu, elementy tutaj widać, jakieś tam środki zostały zastosowane na ten bocian przedni, nie wygląda to źle, ale będziemy musieli zweryfikować to piaskiem, jak to wygląda pod spodem. Oczywiście no to przedni zderzak, tak jak wspomniałem, też również został zdemontowany z naszej Toyoty. Przejdę sobie tutaj tędy górą na drugą stronę i pooglądamy, jak wygląda trawnik w Toyocie z drugiej strony. Tak samo jak z tamtej, też ładny i zielony. A w tym miejscu, jeśli chodzi o bocian przedni prawy, jakieś ubytki, które nam się pojawiły, tutaj na pewno będą prace blacharskie. Konieczny był demontaż tego zderzaka, jednej jak i z drugiej strony. Dlatego zostało to zdemontowane. No i nad kole prawe przednie prezentuje się następująco. Tutaj w tej części rama nawet troszeczkę lepiej to wygląda, choć jest dosyć dużo tych punktów, gdzie są odpryski, punkty pod elementami błotników. Bardzo ładnie wyglądają, także tutaj też i tej korozji strasznej jeszcze nie ma. Są tylko powierzchowne jakieś odrobinki, które wyskakują nam na tych elementach. Numer ramy jest oczywiście bardzo ładny i czytelny, zostanie on zabezpieczony. Jeśli chodzi o ramę tutaj w tej przedniej części, nie wygląda to źle. Przejdźmy sobie na dół i zweryfikujmy nadkola ramę po długości. Jeśli chodzi o prawej strony, na nią patrząc, no to przy mocowaniach między budą a ramą, jeśli chodzi o karoserię, jakieś rdzewki nam się pojawiają. Tutaj po zewnętrznej części tej ramy ładnie to wygląda, drobne drobinki, one też klasyfikują do zmatowienia, do oczyszczenia tą ramę, bo jest ich tak dużo, tych punktów, w których ta korozja się pojawia, że no nie ma możliwości tego zrobienia jakoś indywidualnie, a pozostawienia innych elementów nienaruszonych, a przejechana musi zostać caluśka rama, tak by ściągnąć i materiał stary, który jest dobry ze względu na to, by zmatowić jego powierzchnię i przygotować podłoże do nałożenia wtórnych środków zabezpieczających tą naszą ramę antykorozyjnie. Dlatego to też będzie przejechane praktycznie po całości. Ale fakt faktem, wygląda całkiem przyzwoicie. No i tutaj tylne mocowania ramy, gdzieś od dołu widać. Ta korozja na płycie podłogowej też się pojawia, ale w niewielkim stopniu. No i przejeżdżamy już tu po ramie wzdłuż do tylnej części, jeśli chodzi o tył pod zderzakiem, no to tutaj naprawdę bardzo ładnie, tak samo jak i również pod elementami nakładek, tu też bardzo ładnie, ewidentnie większość klipów, jak nie wszystkie, musimy wymienić nowe, ktoś tutaj latami nie przykładał uwagi do tego, jak te elementy i te nadkola leżą, a nie leżą w ogóle, są gdzieś tam poobrywane. Będziemy starali się to zrobić tak, by to wróciło na swoje miejsce, tak jak powinno być fabrycznie. No i z bliska ta rama wygląda w tej tylnej części następująco. Oj, długo pukaliśmy tą ramę w środku, no ale tu już jest teraz czyściutko. O, nawet kolor widać. Włączę lampę, to na końcu tego ujęcia, albo po tym ujęciu przedstawię, jak to można zweryfikować, jak ta rama będzie wyglądała od środka w miarę możliwości. No i tu od spodu, jeśli chodzi o tą tylną część, no to też rdzeweczki, elementy zawieszenia, jeśli chodzi o most tylny, no to on oczywiście nosi ślady korozji, no które auto nie nosi śladów korozji na elementach zawieszenia. Je również tutaj też będziemy się starać oczyścić, też przygotować, zabezpieczyć, wylakierować, by ładnie się to komponowało z naszą płytą. Przejdźmy na drugą stronę, przejedźmy jeszcze dla formalności, oczywiście zaczynając od tego lewego przedniego nadkola, ramę wzdłuż, łącznie z elementami karoserii, tutaj w okolicach przedniego mocowania, w okolicach ramy. No bardzo ładnie, tak samo i z tej strony to wygląda, nie jest źle. A tu jeszcze sobie musimy odseparować kable od tej ramy, odpiąć tych elementów mocujących, by mieć ładny dostęp do tych bocznych części tej ramy przy piaskowaniu. No i mocowanie tylne również tutaj
Nie wygląda to tragicznie. Karoseria dosyć bardziej skorodowana w tych miejscach. O, widzicie masę śrub urwanych od progów. Tak, tak, będziemy z nimi walczyć, ale to po piaskowaniu zabezpieczymy sobie, okleimy. Po piaskowaniu, po podkładzie w sumie nawet. Wypiaskujemy, zapodkładujemy, bo to jest bardzo istotne, by zrobić to jak najszybciej. Po piaskowaniu nałożyć podkład. A punkty, w których będziemy jakieś prace robić, czy rozwiercać, czy spawać i tak dalej, będziemy, zabezpieczymy sobie, po prostu okleimy sobie tasiemkami te punkty, by tam podkład się nie znalazł, by była surowa stal. I dopiero przystąpimy później do czynności związane z tym. Nadkola, jeśli chodzi o nadkola, jeśli chodzi o progi, w tym, z tej strony, z lewej strony, też powierzchownie to gdzieś tam miejscami jest przerdzewiałe, ale nie jest bardzo jakoś zbutwiała. Ta część tu pod nakładkami, no to też widzimy ewidentnie, że jest bardzo, bardzo ładnie. Chociaż widać ten kurz, on jeszcze zostanie usunięty oczywiście i zdemontowany, zostanie usunięty i ta powierzchnia zostanie przygotowana. W momencie, gdzie zdemontowywaliśmy sobie te nakładki, te elementy, na podnośniku nie mieliśmy tej możliwości, tu już zostało to zdemontowane. Rama w tej tylnej części, o, jadąc nad kola wewnętrznym, przymocowaniu tam od góry, no to też widać, że te rdzewki są takie powierzchowne, ale rozsiane po całej płycie. No, struktura materiału jeszcze nie jest tak naruszona, by ta korozja naprawdę była w środku tutaj gdzieś głęboko, głęboko wżarta. No ale jest faktem rozsiana po całej ramie, no co klasyfikuje w całości do piaskowania tą ramę. Tak samo jak i tutaj miejsca nadkoli, w tych newralgicznych miejscach, takich półeczkach. No i tutaj najbardziej skorodowana część chyba karoserii to w okolicach wlewu paliwa. Wlew paliwa klasyfikuje się do wymiany, o czym klient też już wie, szuka nowego wlewu. Przejdźmy i wejdźmy pod spód, zaczynając od tylnej części, gdzie jest najbardziej skorodowana. I karoseria, jeśli chodzi o punkty i no i generalnie w tylnej części zazwyczaj każdy samochód jest najbardziej skorodowany, ta sól, ten brud, ten syf zazwyczaj tu się osiada. Tak prezentuje się nam już płyta podłogowa w tych miejscach. No widać, że są rozsiane też, tak jak i na ramie, punkty i rdzewki, można powiedzieć, czy 10-15 cm na tej płycie, co też klasyfikuje ją do oczyszczenia. Zawieszenie, widzieliście jak wygląda rama, już od tej wewnętrznej strony też posiada tej korozji. Punktowo rozsianej po 10-15 cm, czyli też tutaj będzie trzeba po całości to przejechać, zmatowić, chociaż te elementy, na przykład tak jak tutaj będzie rama wygląda ładnie, to i tak trzeba pasowałoby ściągnąć, tylko przejechać piaskarą, żeby się zmatowiła ta powierzchnia, żeby tą powierzchnię nawet przygotować do podkładu, żeby podkład miał stabilne podłoże, miał się czego trzymać. No to tak wygląda już tutaj ta przestrzeń tylna. No i przechodząc teraz już w przód powolutku, czyli zobaczmy na przestrzeń pasażerską, na przykład z strony prawej, no bardzo ładnie tutaj wygląda od środka ramy, od zewnętrznej części ramy, tu gdzie tutaj ten syf, ten brud też się zbiera i tutaj są progi wewnętrzne, ta błoto może na tych miejscach osiadać. No tak, tutaj mamy obrobioną śrubę, czekam aż mi przyjdą ten taki do urwanych śrub, sobie zamówiłem, żeby ją usunąć, bo stare już ją moją wykręt taki wyeksploatowały. I co? I to bym sobie zrobił akurat w późniejszej kolejności, a tutaj już będziemy musieli te części sobie ładnie dopiaskować, jeśli chodzi o zewnętrzną część karoserii. No i druga strona, czyli lewa, część pasażerska, patrząc w przód, tutaj od wewnętrznej strony ramy, oczywiście też bardzo ładnie, nie ma tutaj zastrzeżeń. Miejscami gdzieś tam punktowo, dopiero tutaj jakieś rdzewki się pojawiają. No ale od zewnętrznej części ramy już karoseria, widzicie w oddali, nie wygląda tak fantastycznie. Też tej korozji jest rozsiane po całej długości na tych elementach, co też klasyfikuje to całkowicie do ściągnięcia i wypiaskowania. Miejmy nadzieję, że bez dziur. Dziury tylko znaleźliśmy w przedniej części, w przednim nadkolu. No i rama od wewnętrznej strony, tutaj akurat już w przedniej części naprawdę też bardzo ładnie wygląda, już w okolicach komory silnika. Od wewnątrz, czy to część ramy po stronie lewej, też ładnie to wygląda. Nie ma tutaj jakichś większych problemów. Ok, tak właśnie zaprezentowałem Wam płytę Land Cruisera i my przystępujemy do dalszych czynności, bo chcemy wypiaskować tą ramę. Mam tak samochód przygotowany, że po piaskowaniu zarzucamy koła, opuszczamy skobyłek i prosiutto na halę. Tam na hali będzie dalsze czynności, czyli przygotowanie i oklejanie po piaskowaniu naszej karoserii i ramy do podkładu. Ale ujęcie po piaskowaniu pewnie, jak zdążę, to zrobię tutaj, jak nie zdążę, to zrobię już na hali. Ta czynność akurat transportu tego samochodu na tą halę jest o tyle banalna, że najazdy są na górce,
i tylko z górki stoczymy auto i wjedziemy nim na halę, także kilka minut. Ok, lecimy z tematem, działamy i widzimy się tuż za moment. Kokus pokus czary mary, przed nami już zachód słońca, ale udało się, jesteśmy z naszym Land Cruiserem, naszą Toyotą na hali. Przepraszam za jakość, tylko urywkiem nagram to, że autko oczywiście zostało przypieskowane. Rama jest na srebrno już zrobiona po całej jej długości. Dokładnie ją przedstawimy, omówimy i pokażemy pewnie już jutro rano. Dookoła już przepiaskowaną i gotową. Tak samo rama, tak samo jak i płyta, jeśli chodzi o wszelkie elementy. Na płycie, na podłodze, tylny most. To wszystko również mamy już przepiaskowane. Tak to wygląda na tą chwilę. Ale jutro wszystko pokażę w lepszej jakości, bo nie będę się rozgadywał, jeśli jakość jest słaba, by wam to przedstawić. Mogę tylko takim rzutem przy bardziej szybciutkim pokazać, że rzeczywiście wszystko jest zrobione na srebrno. Czyli surowiutka stal jest przed nami. A jutro będzie część artystyczna, bo będziemy nakładać podkład epoksydowy. Ok, widzimy się jutro, jeszcze pogadamy i przedstawimy, jak to wygląda od A do Z. Jesteśmy przy naszej Toyocie. Został ostatni etap, czyli zarzucamy folię na karoserię z zewnątrz, bo podwozie zostało już zabezpieczone i przygotowane do obróbki. Mógłby ktoś powiedzieć, że przy tej wersji usługi, gdzie jest to wersja bez demontażu karoserii, wszystko malowane jest na łapu, capu, na hura, zażygane, zabrudzone wszelkie detale i tak dalej. Nie, nie, nie. W tej wersji usługi, którą my prezentujemy, konserwacja, pomimo tego renowacja podwozia z piaskowaniem, określa też standardy i kulturę pracy, którą narzucamy i o której zawsze mówimy i prezentujemy. A mianowicie, wszelkie detale w tej płycie, tak jak widzicie już przed wami, są zabezpieczone i przygotowane od wężyków hamulcowych, paliwowych, przez elementy kabli i elektroniki, które zostały odseparowane od płyty podłogowej, po wszelkie detale śrub i śrubeczek są zabezpieczone. To samo jest zrobione oczywiście, jeśli chodzi o komorę silnika, elementy silnika, płyta podłogowa, wszelkie te detale zostały również zabezpieczone. Tak, ten podkład i ta konserwacja ma znaleźć się tylko w tych miejscach, na które oczekujemy, by się znalazła, czyli wszelkie elementy w czynnej części, na przykład w komorze silnika, zostały zdemontowane, odseparowane od płyty, zabezpieczone, tak by wyizolować dokładnie wszelkie szczegóły, a podkład i konserwacja, po raz kolejny powtórzę, miała znaleźć się tylko i wyłącznie w tych miejscach, gdzie tego oczekujemy. Dlatego możemy powiedzieć, że zaczynamy zabierać się za podkładowanie, a nasza płyta została oczyszczona, zabezpieczona i przygotowana do tego etapu. Widzimy się po podkładzie. Słuchajcie, kremowa poświata na naszej Toyocie właśnie wam się przedstawia. A mianowicie mowa tutaj o podkładzie epoksydowym, który został obficie położony na całą ramę, całą płytę podłogową, wszędzie tam, gdzie była surowa stal, gdzie zostało to wypiaskowane, czy to z przodu, czy to z tyłu, czy to od boku, zostało to wszędzie ładnie już położone. W tym momencie następną czynnością, jaka będzie wykonywana, to będzie lakierowane będą elementy zawieszenia. Już troszeczkę innym materiałem, troszeczkę innym podkładem, w kolor czarny. Także przy następnym ujęciu już to zawieszenie będzie wyglądało inaczej. Będzie ładne w czarnym połysku. A nasza płyta nadal będzie jeszcze w podkładzie. Dopiero po tym zabiegu będziemy przystępować do konserwacji. Zanim omówimy całą w ogóle kwintesencję tego, dlaczego ten podkład został położony teraz, to może przejdźmy do etapu, w którym zawieszenie będzie już wylakierowane i wtedy będziemy mogli coś powiedzieć na ten temat, dlaczego taka kolejność, a nie inna, dlaczego tym materiałem, a nie innym. Ok, lecimy. Wróciliśmy do Toyoty. Już zawieszenie pięknie polakierowane. Zobaczcie sami, tylny most oczywiście już nam się szkli w czarnym połysku. Tak samo również wszelkie elementy i punkty wahaczy wleczonych, czy uszów już od razu w miejscach montażowych też zostały tam przypylone i zapylone już tym czarnym docelowym lakierem. Charakterystykę jego też omówimy, jak sobie ładnie to wyschnie. Oczywiście jest tu przejechane, czy to tylne zawieszenie, czy to gdzieś tam poprzeczka i belka od skrzyni, czy to część elementów i poprzeczek w przedniej części, jeśli chodzi o przednie zawieszenie w przedniej części samochodu. Oczywiście podkład położony, tak jak widzieliście na wcześniejszym ujęciu. Teraz zastanówmy się i odpowiedzmy sobie jedną bardzo ważną rzecz. Po pierwsze może na temat koloru, bo kolor jest taki beżowy. Dlaczego ten kolor jest beżowy? To jest bardzo ważna i istotna kwestia, z tego względu, że po piaskowaniu materiał oczyszczony ma barwę jasno-szarą, taką szarą, która przy nakładaniu standardowych podkładów o kolorze też szarym, no jest
po prostu bez sensu, bo nie można organoleptycznie dopatrzeć się szczegółów, czy wszędzie jest domalowane, czy nie jest domalowane, czy już, jak to mówią, wystarczająco jest tego podkładu w tych miejscach, czy nie. Tutaj ten kolor właśnie ma też to znaczenie, bo dzięki niemu to jest taki fajny kontrast, gdzie przy nakładaniu właśnie na szarą płytę podłogową, po piaskowaniu kremowego podkładu, daje nam to dokładną, precyzyjną obróbkę, gdyż miejsca niezapodkładowane ewidentnie świecą nam jak żarówka na tle tego kremowego podkładu i podkreślają, że tu jest bubel, chłopaki, tu musicie mnie domalować. Tak, to jest jedna właśnie istotna kwestia, o której chciałem wspomnieć i też wspomniałem na wielu innych filmach z naszymi autami, przy których wykonywaliśmy renowacje. Teraz kolejna kwestia. Dlaczego po piaskowaniu jest bezpośrednio nałożony podkład epoksydowy? Właśnie ten podkład. Dokładnie, to jest podkład serii podkładów ciężkich. Co to oznacza? To oznacza, że ma bardzo dużo związków stałych, w tym wypadku cynku. Ale co to ten cynk jest i po co on jest? No słuchajcie, ważna kwestia. Cynk, który jest zawarty i przemycony w podkładzie epoksydowym, żywicowym, który jest świetnym izolatorem, jeśli chodzi o izolowanie powierzchni, ma za zadanie oddziaływać na jeden z elektronów zawartych w stali. Mamy do czynienia tutaj i mowa o anodzie i o katodzie. Wyizolowanie, zabezpieczenie, by jeden z tych elektronów oddziaływał nie między sobą, co jest głównym czynnikiem między anodą a katodą, co jest głównym czynnikiem powstawania właśnie korozji, tylko oddziaływał na ten cynk zawarty w stali, powoduje to, że jest to walka i zabezpieczenie materiału u źródła przed powstawaniem korozji, a nie zabezpieczanie korozji, która już powstała. I to jest bardzo ważna kwestia i różnica. A dlaczego jest on położony teraz? Większość osób może powiedziała, że po piaskowaniu należałoby teraz położyć podkłady reaktywne. Te podkłady reaktywne należy dopiero położyć podkładem epoksydowym. Ale znów druga kwestia. Ktoś by przyszedł i powiedział, nie możesz położyć podkładu epoksydowego na podkład reaktywny, bo ci się zetnie. Musisz go odizolować podkładem akrylowym, dopiero później położyć podkład epoksydowy. No i teraz pytanie. Słuchaj mądrego i napisz wiersz. Jaki sens jest nakładanie na przykład podkładu epoksydowego tego typu, gdzie jest to podkład o charakterystyce podkładu ciężkiego właśnie z tą dużą ilością cynku, na warstwę materiału, który już został położony na tą stal? On nie będzie oddziaływał. Ten cynk zawarty w tym epoksydzie nie będzie działał na tą surową stal. On tylko i wyłącznie będzie działał, jeśli będzie położony bezpośrednio po piaskowaniu na surową stal. I jego charakterystyką jest określona ona w karcie charakterystyki, że ma być powierzchnia oczyszczona do stopnia, już nie pamiętam, tam SA1/2, i on dopiero wtedy położony bezpośrednio ten podkład epoksydowy, tak by cynk zawarty w tym podkładzie miał szansę izolować nam jeden z elektronów. I tutaj nie jest rozgadywanie się na temat tego, co w jakiej kolejności powinno być, albo ktoś powiedział, że powinieneś zastosować 5 rodzajów środków najbardziej, najlepiej wypromowanych w sieci i mentalnie przez wszystkich producentów, podkreślony, że jest najlepiej hiper 100% zajebistym materiałem, zebrać 5 takich produktów, które mają te najbardziej wylajkowane opinie z sieci i położyć jedne na drugie. Czy nam to coś da? No gówno. Gówno nam to da, bo te materiały dopiero tylko i wyłącznie oddziaływują w odpowiedniej kolejności. A nakładane na siebie, to jest, jak to mówią, warstwa na warstwę, kolejna. Nie oddziaływująca nic, nic nie wnosząca, bo może potencjał materiału, który ma jakąś charakterystykę, został na przykład, tak jak w tym przypadku, jeśli by był to podkład epoksydowy na bazie cynku, zostałby położony na jakiśkolwiek inny podkład jako międzywarstwa, to ten cynk zawarty w stali to jest do wyrzucenia. W podkładzie to jest do wyrzucenia. On w ogóle nic nie wnosi. Epoksyd jest tylko izolatorem. A cynk? No to po co tak robić? Dlatego właśnie w tym wypadku zostało położone bezpośrednio po piaskowaniu podkład na stal. Oczywiście nie jest to nasze pierwsze auto, a na naszym kanale znajdziesz już prawie 100 filmów z różnych operacji i różnych prac. Na naszym fanpage'u znajdziesz 4,5 tysiąca zdjęć z różnych prac i doświadczenie kieruje nas tym i opinie przez 10 lat zebrane w sieci, że sprawdza się nasza technika obróbki stali i daje efekty. Dlatego jeśli ktoś wykonał jedno auto, orobił się przy tym jak dzik i zanim do niego podszedł, to poczytał książki, nie wiem, czy przeczytał pół Google na temat tego, jak to zrobić i właśnie wynalazł 5 najbardziej mentalnie przez publiczność i widzów wybranych hiper, super, pro materiałów, nakładając je jedne na drugie, co i tak gówno daje, za przeproszeniem, a ilość im grubość materiału ewentualnie jakiś dała efekt, że to przez jakiś czas zabezpieczyło i odcięło dostęp tlenu, no to nie słuchajcie się tego, bo to jest naprawdę moim zdaniem takie, jak to mówią, powielanie słów kogoś, to ktoś tam coś powiedział i nakładanie ich na siebie. Bez sensu.
Dlatego tak to wygląda z mojej perspektywy, tak jest to zostało też wykonane. Teraz następną kolejnością, którą będziemy wykonywać po tym podkładzie epoksydowym, będzie już konserwacja docelowa. No i co ciekawego, konserwacja docelowa ma kolor czarny, czyli teraz słuchajcie, gdzie mamy żarówkowy podkład beżowy, przy nakładaniu teraz czarnej konserwacji da nam świetny kontrast, by tą konserwację położyć dokładnie i idealnie, by była domalowana w każdym calu i detalu. Ok, tym akcentem kończę to ujęcie, zabieramy się za pracę, widzimy się po konserwacji i na końcu też coś opowiemy. Słuchajcie, szybka wrzutka. Właśnie Land Cruiser ma na sobie położoną konserwację. A co jest ciekawego, popatrzcie sami, jak pięknie się szkli na naszej ramie. Już konserwacja docelowa położona i rozlana na lusterko. Rozlana na lusterko i jak to mówią, można się w nim przejrzeć. A co o tym mówi, co o tym świadczy? Świadczy o tym to, że jest położona na tyle lito, na tyle szklistym materiałem, litym położonym na całości tej ramy, tej płyty, co będzie świetnym izolatorem i wyizoluje nam tą płytę podłogową i tą ramę od warunków atmosferycznych, zabezpieczy nam ten podkład, który jest pod spodem, przed tymi warunkami atmosferycznymi, przed tymi uszkodzeniami mechanicznymi. I to jest główny atut tego materiału. A oczywiście przedstawimy go, gdy już docelowo sobie wyschnie, bo na razie konserwacja jest na świeżutko położona, co też widzicie, także gdy tylko już sobie doschnie, będziemy mogli przedstawić, omówić ją, jej charakterystykę, tak samo jak i charakterystykę podkładu, a no i oczywiście zdemontować zabezpieczenie, które zabezpieczało nam wszelkie detale, by konserwacja znalazła się tylko tam, gdzie być powinna. Kolejnym krokiem będzie teraz profil zamknięty. Będzie wykonywany napuszczana rama na gorąco woskiem armatnim, także smarem działowym, obydwie formy dopuszczalne. Chcecie wiedzieć też coś więcej na temat tego materiału, sprawdźcie w naszych innych filmach. Będziemy wykonywać tutaj teraz napuszczanie dyszą obrotową 360 stopni z sondą całość profili zamkniętych, czyli nie tylko ramy, nie tylko płyty podłogowej, nie tylko progów i to będzie w następnym ujęciu. Słuchajcie, nasza Toyota i jej profile zamknięte, bo właśnie one zostały wykonane. No powiem szczerze, że tak jak zawsze obficie. Dlaczego obficie? Dlatego, że właśnie charakterystyka profilu zamkniętego i wosku, który stosujemy, z racji tego, że materiał jest na bazie środków pełzających, nakładamy go na gorąco, co powoduje, że jest bardzo lotny i podczas natryskiwania go jego tak się pyli, że osiada na każdej ściance dookoła, a oprócz tego parametry jego penetrujące powodują to, że w stanie ciekłym jest bardzo rzadki i penetruje nam wszelkie łączenia blach między blachami, co spowoduje, że tam w tych miejscach zastygnie i zabezpieczy nam miejsca zakładkowe od wilgoci, która generalnie kiedy by się tam znalazła, najczęściej można to spotkać w okresie zimowym, gdzie jest współczynnik przemarzalności w samochodzie określony w jakimś tam stopniu i gdy w aucie jest plus 18, plus 20 stopni, a na zewnątrz minus 1, to woda gdzieś się skrapla, później szuka ujścia, penetrując nam te przestrzenie i gdy zostawimy auto na noc na parkingu, a w nocy będzie tam powiedzmy minus 10, to ta woda zamarznie, zwiększając swoją objętość, rozszerzy nam te łączenia blach, zrobi nam takie spuchnięcie i zacznie pojawiać się nam korozja. Dlatego właśnie wosk, który nakładamy, ma za zadanie wyprzedzić ten fakt, zastygnąć w tych miejscach, wyizolować, by woda nie mogła tam te przestrzenie spenetrować. I jak wygląda to z tej perspektywy? No słuchajcie, rama oczywiście, bursztynowy, ładny kolor, zalanej obficie ramy właśnie przed Wami się przedstawia. I tak właśnie wykonane zabezpieczenie w formie zalania już tych przestrzeni zamkniętych zostało przejechane po całej długości, szerokości tej ramy. Postaram się jeszcze pokazać Wam to jak najbardziej się da. Prześwitujący bursztynowy kolor od środka tej ramy. Zobaczcie, jak ona jest wyoblepiana przez te wszelkie otwory. Można to zobaczyć dokładnie. Jak to robimy? Robimy to sondą. Sondą pistolet 360, czyli sonda poprzez natryskiwanie dookoła każdej ścianki oblewa nam tą ramę w każdym detalu i calu. Oczywiście obficie na taką ramę trzeba liczyć około 6 litrów wosku, który trzeba zużyć. No tak mniej więcej tyle mi gdzieś poszło go.
No, między 6 a 7 litrów, bo jeszcze tutaj progi muszę sobie zalać, za chwilę to będę też robił. Wszelkie już poprzeczki w płycie podłogowej też są zalane, także to też zostało wykonane. No. Nadmiar oczywiście musi spłynąć, musi skapać. Dlaczego musi skapać, musi spłynąć? By spenetrować właśnie te przestrzenie, dzięki tej charakterystyce środka pełzającego zawarte w tym środku. Ale oprócz tego po usłudze, po wystygnięciu do stanu stałego, konieczne jest z naszej strony udrożnienie otworów spustowych. Tak, dokładnie. Udrożnienie otworów spustowych, by nasza konserwacja nie spowodowała, że zrobimy z auta wannę. One muszą być drożne. Woda oczywiście w ramę wpada i najlepiej jakby wypadała, dlatego te otwory spustowe muszą być drożne i dlatego na przykład ważne jest po dobrym upierdalaniu, za przeproszeniem, w błocie i w terenie umyć na przykład taką ramę. Zaprezentuję Wam bardzo prostą jedną rzeczą. Umyć ją od środka i z zewnątrz. O właśnie. Taką myjką do kanalizacji. A nasza rama w prezentowanej Toyocie właśnie dokładnie została wymyta taką żmijką. Wkłada się ją od początku do końca, ustawia się ramę pod kątem. My zazwyczaj podnosimy auto na podnośniku, tak by była rama pod kątem. Tylny zderzak jest zrzucony i przeciągamy tą wodą i pukamy, by ten cały syf wydostał się przez otwory technologiczne dolne, jak i spłynął do tylnej części ramy całkowicie. Na koniec tak by wydostać się przez otwory w końcówkach ramy i w otworach po drodze tych technologicznych od spodu odpowiedzialnych za ten spust wody. W takim wypadku właśnie ta rama też została tak przygotowana i w późniejszej eksploatacji też warto to robić. I taki profil zamknięty, który właśnie wykonałem, na ile on może starczyć? Zazwyczaj ja zalecam, by uzupełniać go w zależności od użytkowania samochodu. Jeśli to jest samochód użytkowany w terenie, to taki profil zamknięty warto robić co 2 lata i wcale to nie jest przesada. Duży koszt już z umycia ramy i napuszczenia tego profilu to nie jest koszt, który zwali nas z nóg, a na pewno dużo tańszy forma zabezpieczenia niż rozbieranie tego auta na części pierwszej, spawanie ramy, bo ją wpierdoli od środka, za przeproszeniem. Przepraszam za wyrażenia, ale one w sposób wulgarny mają podkreślić wagę sytuacji, jaka jest związana z takimi remontami, gdzie już tej ramy nie ma. Okej, my zabieramy się za dalsze czynności, bo jeszcze sobie napuszczę profile progów, już tam w płycie to mam ogarnięte i zostawiamy autko do dnia następnego, to wszystko ładnie sobie zastygnie, będziemy go rozklejać i bawić się za co? Następną czynnością będzie zabawa z urwanymi śrubami. Dlaczego i urwanymi śrubami, dlaczego teraz? A dlatego, że po piaskowaniu sobie przygotowaliśmy powierzchnię, ale żeby nie całość prac nie przeciągać w czasie dla 4, 5 czy tam 6 śrub urwanych i nie podkładować tej płyty i narażać ją na wilgoć, która jest w powietrzu, zostały te punkty zabezpieczone tasiemką, niezamalowane, została cała usługa jak najszybciej wykonana, jeśli chodzi o ten proces konserwacji od podkładu do konserwacji docelowej, a na końcu będzie właśnie zabawa z urwanymi śrubkami. No, a oprócz tego też tu mam pracę blacharską w bocianie przednim, o którym Wam mówiłem. Został on zaklejony oczywiście tasiemką. A, i tam pod spodem dopiero na końcu będziemy sobie wycinać, wstawiać i ogarniać takie tematy. Ok, lecimy dalej z tematem. Następne ujęcie już pewnie jak będziemy mieli płytę rozklejoną. Ale profilos tam ładnie bursztynowo nam się przelewa. Jesteśmy przy naszej Toyocie, taka krótka wrzutka dla pesymistów. Dlaczego pesymistów? No to oczywiście pesymistów w tej wersji usługi, że to jest bez demontażu, buty od ramy i tak dalej. Racja, każdy z nich ma rację, że zawsze dużo lepszej jakości zostałoby to wykonane, gdyby to było rozebrane na części pierwsze. No ale w wypadku takim, gdzie mamy auto i nie są to zgliszcza i zwłoki, które po rozbiórce pierwsze co to trzeba wykonać, prace blacharskie, ciąć ramę i spawać, tylko chcemy zabezpieczyć tą płytę, bo po zewnątrz, po myciu wygląda następująco, tak jak widzieliście. I naprawdę ten samochód jest jednym z wielu, w których ta konserwacja jest naprawdę zrobiona przed renowacją, przed zgliszczami, które mogłyby się stworzyć po prostu jeszcze przez jakieś rok, 2 lata używane zgodnie z przeznaczeniem, bo wtedy zaczęłyby się wychodzić, by zaczęły wszelkie dziury, dziurasy w miejscach newralgicznych. W 80% samochodów, które są sprzedaży, że tak powiem, tych aut na rynku, gdzie się borykają z tym problemem. Tak, w wersji z demontażem budy od ramy można zrobić to w dużo lepszej jakości, bo możemy wypiaskować od góry, jak to mówią, każdy detal. Ale w tym wypadku nie oznacza to, że my nie jesteśmy w stanie od góry ramy jej wymalować.
bo rama od góry oczywiście również jest zabezpieczona. Nawet z zabezpieczeniem elementów gumowych, jeśli chodzi o poduszki między budą a ramę. Fakt faktem, pod poduszką nie ma konserwacji i nie ma zabezpieczenia. No ale po jaką cholerę ono tam ma być, jeśli ta poduszka pracując wytrze cokolwiek, co by tam pod nią nie było. Od góry rama jest przejechana i dojechana również konserwacją. Nie ma tutaj mowy o fuszerce, jeśli chodzi o zabezpieczenie i położenie tego materiału. Fakt, w górnej części ramy stosujemy wosk. Wosk czarny. Dlaczego wosk? Dlatego, że podczas nakładania ma taką konsystencję, gdzie umożliwia zastosowanie dysz kątowych. A dzięki dyszom kątowym możemy tą konserwację właśnie położyć w każdym calu i detalu. Bo możemy sobie wziąć dyszę kątową i przejechać ją ładnie od góry dookoła całą ramę. I tak właśnie też wykonujemy w tym wypadku. Oczywiście nie jest ona tam wyoczyszczona i wypiaskowana, no ale też grawitacja działa w ten sposób, że cały syf, brud osiada w dół i zazwyczaj nie siedzi tam ten kisiel i bajoro w górnej części ramy, tylko w dole. Ta rama od góry rzadko kiedy wygląda tragicznie, zawsze zgnita jest od dołu. Dlatego zabezpieczenie od góry ma za zadanie wyizolowania tej powierzchni, by również zwieńczyć tą robotę i nie pomijając tego faktu, że tam od góry można nałożyć środek, choć oczywiście nie można wypiaskować tej ramy w tych częściach, jeśli chodzi o górną część ramy. Ok, my się zabieramy właśnie za takie uzupełnianie czarnym woskiem w tych miejsc newralgicznych, których nie jestem w stanie dojść, czyli między budą a ramą, i zabieramy się za dalsze czynności już przy autku. Następne ujęcie z Toyotki. Teraz tak, kolejność rzeczy, która się właśnie robi, to mianowicie całe zabezpieczenie ściągnięte, zaczynamy montować część elementów, chłopaki rozkładają już elektronikę, która była zdemontowana, odseparowana z naszej płyty, czyściutka, schludniutka, dopiero wtórnie montowana, rozkładana po samochodzie, tak jak widzicie przed wami, łącznie z elementami mocującymi. Widzicie, jak wężyki hamulcowe, hamulcowe rozłożone ładnie po naszej płycie, już po naszej ramie, z elementami mocującymi. Co to się nazywa i jak to można nazwać? Bardzo prosto. W tej dziedzinie to jest kultura pracy. To jest kultura pracy, którą my prezentujemy nie tylko w tym ujęciu, jak również w już prawie 100 filmach, które prezentujemy na naszym kanale. Coś, co nas wyróżnia na tle konkurencji, to jest to, że tą względnie brudną właśnie pracę można wykonać schludnie, estetycznie, czysto, na miarę samochodu, na miarę kultury pracy, którą chcemy reprezentować. I tak również jest to wykonane. Dla hejterów, którzy ewentualnie mogą powiedzieć wprost, że przy takiej wersji usługi, gdzie jest to na przykład wersja ta uboższa w zakres prac, czyli wersja bez demontażu budy od ramy, wszystko będzie zażegane, zabrudzone i wyglądało jak jedna czarnawa wielka kupa. No pardon, nie u nas, nie w Dreamcar. Lecimy dalej i zajmujemy się kolejnym etapem, a jakim? Zaprezentuję wam jedną z 15 śrub, która się urwała. Nie wszędzie dojdziemy wykrętakami, nie wszędzie to odkręcimy, no ale tutaj akurat sobie radzimy z spawareczką, nakręteczkę przyspawać do urwanej śruby i powolutku wykręcać. No nie za każdym razem i nie za pierwszym razem może się to udać i nie zawsze, w niektórych wypadkach trzeba wziąć sobie wiertareczkę, spróbować wykrętakiem. Jeśli wykrętakiem nam się nie uda, no to wtedy zostaje nam rozwiercanie tego. Do takiego etapu na środeczku idealnie śruby rozwiercić, później ładnie przegwintować, by zmienić ewentualnie wymiar, jeśli już będzie, zaburzymy ten wymiar oryginalny, nacić ładnie nowe gwinty. Och, ciepło. O, i mamy numer 1 z 14. Lecimy dalej. Teraz numer 2. Słuchajcie, ciekawostka odnośnie jeszcze Toyoty, zanim dojdziemy do końca i sedmu całego remontu i renowacji. Taka bardzo ważna i istotna rzecz, kwestia, którą też wspomniałem na wcześniejszych ujęciach odnośnie drożnych spustów wody. Słuchajcie, takie elementy na przykład jak ta gumeczka, która jest odpowiedzialna za spust wody tu z błotnika, ma taką dziureczkę, musi być drożna, to po pierwsze, czyli należy to udrożnić i o tym pamiętać, ale zanim o tym będziesz pamiętał, żeby to udrożnić, to wiedz, że trzeba to okleić albo zdemontować, by tego nie zamalować, zakonserwować, bo spowoduje to zaklejenie tego spustu i zrobimy z auta wannę. Dlatego właśnie w tym etapie, gdzie sobie demontuję już te elementy, które były ściągnięte, które były przygotowane bądź oklejone do tego, by ich nie zamalować i nie zażygać, ściągam i sobie je ładnie czyszczę. Aha, jeszcze jedna rzecz. Ten Land Cruiser prawdopodobnie ma szyberdach.
Tak, ma szyber dach. Ciekawostką dla osób, które użytkują Land Cruisera 120, spusty z szyber dachu są puszczone tu w progu przez rurkę i tu jak ściągniecie ten korek, to będą widoczne. A cała woda spływa do progu i dopiero z progu są spusty wody zrobione, by odprowadzić tą wilgoć i wodę z szyber dachu. Jeśli tam będzie zatkane, to ten słupek cały będzie nam się zapełniał wodą, chyba że znajdzie ujście gdzieś w progach i ucieknie. W innym wypadku te progi tu z przodu będzie żarło. Także taka ciekawostka jeszcze dodatkowa. Oczywiście z lewej i z prawej strony są te spusty wody od szyber dachu. To oczywiście dokładam dla użytkowników, a tu jeszcze działam przy pracach blacharskich. I wycinanko, i wstawianko, już nawet element mamy dorobiony. Sławcio dorobił już elemencik, wyprofilował, wygiął, zaraz zostanie on wstawiony. Lecimy dalej. No, numer win sobie tutaj oczywiście jest teraz czytelny, został zabezpieczony podkładem na bazie miedzi. Później sobie przykleję jeszcze na to taśmę i zapylimy to ładnie jeszcze konserwacją. Jeśli będzie konieczność odczytania winu, to wystarczy podważyć taśmę, która będzie zamalowana, ściągnąć i będzie piękny, ładny, czytelny, rudy win. Lecimy dalej. Mały Banjaj, ale Toyota właśnie jest przygotowywana powolutku do montażu i reszta części umytych, wyczyszczonych już na nią czeka. Słuchajcie, oprócz tego blachareczka, czyli wycinanie i wstawianie ubytków, oczywiście zostało wykonane, łata została wstawiona, a oprócz tego no to masa śrub i śrubeczek, które tutaj żeśmy rozwiercali, rozkręcali, wykręcali wykrętakami, wkrętakami, spawali i tak dalej, ale też udało nam się to zrobić. I możemy śmiało przystępować do dalszych czynności. Podkład na łaty, później już mastyka i konserwa. I powolutku składamy resztę elementów w aucie. Słuchajcie, zrzutka szybka do naszej Toyoty. Jeszcze takie krótkie ujęcie dla potomnych. Numer VIN. Ładnie zabezpieczony, przygotowany. Oprócz tego teraz w tym momencie patent, który się sprawdza. Szara srebrna taśma na ładnie wylakierowaną pod spodem numer VIN. Zabezpieczona, przyklejona. W tym momencie teraz malujemy. Już konserwacją docelową i właściciel będzie potrzebował, będzie to konieczne. Przychodzi, wie, w którym miejscu jest VIN. Odkleja tasiemkę, cyk, odciąga i ma czytelny, piękny VIN. Sprawdzone, działa, chłopakom tak robiłem parę lat temu w autach i nie było problemu z winem, czytelnym, ładnym, zabezpieczonym, bezproblemowy temat, także załatwiamy to w ten sam sposób. To jest tylko info dla potomnych, może kiedyś ktoś to auto, ktoś z was, któryś z widzów kupi, to też będzie miał taką informację. I Toyotka już gotowa. Słuchajcie, to jest ten moment, w którym opuszczamy samochód i praktycznie jesteśmy na ukończeniu prac. A mianowicie zostało nam jeszcze mycie zewnątrz samochodu i przygotowanie pod odbiór dla klienta. Słuchajcie, prace zostały zakończone. Nie tylko elementy akcesoryjne, czy elementy typu zbiornik paliwa, które zostały oczywiście oczyszczone, przygotowane, polakierowane, łącznie z osłoną zbiornika. Element zawieszenia typu tylny most, cały też wykonany, bardzo ładnie, wylakierowany na gotowo. No i cała płyta podłogowa. Widzieliście, jak to auto wyglądało, jak do nas przyjechało, a w tym momencie można powiedzieć, że wbrew pozorom wersja raz, że okrojona, bo bez demontażu karoserii i bez demontażu budy od ramy, dwa, że wersja z piaskowaniem i z renowacją jednak w naszym wykonaniu może być ładna, estetyczna, schludna, nie zażegane wszystko, nie zabrudzone wszystko, nie załatane. Wygląda to auto naprawdę bardzo, bardzo ładnie po tej usłudze. Schludnie. To jest przede wszystkim i to jest ta właśnie rzecz, o której wspominam i pewnie już wspomniałem na wcześniejszych ujęciach i też już będzie tutaj nagonka, że się powtarzam. Nie tylko takie rzeczy jak wszelkie elementy, które rozkręcaliśmy i te elementy, które się urwały i musieliśmy walczyć z urwanymi śrubami. Co zrobiliśmy w tym momencie? Zabezpieczyliśmy oczywiście przed montażem tych elementów wszystkie gwinty smarami, tak by ktoś nie miał takich problemów w późniejszej eksploatacji tego samochodu, by ktoś nie miał takich trudności jak my. Te gwinty, które były demontowane, rozkręcane, te, które na aucie wystawały, nie zostały polakierowane, zostały oklejone, zabezpieczone i przed zmontowaniem całego samochodu oczywiście wszelkie te gwinty zostały zabezpieczone, tak by rzeczywiście tego problemu w późniejszej eksploatacji nie było. My możemy, jak to mówią, samochód spuszczać, oczywiście zamontowaliśmy wszelkie osłony akcesoryjne, samochód jest użytkowany zgodnie z przeznaczeniem, także te elementy akcesoryjne były zdemontowane, umyte, wyczyszczone, wtórnie zamontowane, konserwacja, rama całkowicie bardzo, bardzo, bardzo obficie zalana, jeśli chodzi o profile zamknięte, to również mamy wykonane i wleciały wszelkie elementy, które były zdemontowane, czyli od układu wydechowego, osłon termicznych, zbiorniku paliwa, osłony
zbiornika paliwa, osłon akcesoryjnych nadkoli, nakładek nadkoli, z którymi też była oczywiście walka, bo ktoś wcześniej tam je składał na kleju, na innych szperach i bajerach. Zamówiliśmy nowe klipy, powrzucaliśmy te elementy, które można było wymienić i te elementy, które no niestety trzeba było ponaprawiać, bo oczywiście ktoś je poobrywał i dlatego były wkręty i wkręciki w niektórych miejscach takich osłon zewnętrznych, jeśli chodzi o ranty i o nadkola. Dlatego zostało to też w miarę możliwości oczywiście poprawione. No i nasza płyta już prezentuje się bardzo, bardzo ładnie. My jesteśmy zadowoleni, bo oddajemy autko, które naprawdę od spodu nie ma się czego powstydzić, jeśli chodzi o wykonanie całości prac i efektu wizualnego, choćby nawet na końcu tej usługi. Podejrzewam, że samochód za tydzień to będzie wyglądał, jak to mówią, cały w błocie. Mam nadzieję, że klient też będzie szanował tą pracę i będzie sobie to autko regularnie mył, jeśli chodzi o płytę podłogową, bo nie ukrywajmy, mycie samochodu, zwłaszcza użytkowane w terenie, to jest taka najtańsza i najlepsza forma antykorozji, którą można zadbać, jeśli chodzi o samochód. No i w wypadku użytkowania tego samochodu po topieniu zawsze warto jest je dobrze opłukać, umyć, a raz, dwa razy do roku przynajmniej zrobić taką generalkę, jeśli chodzi o mycie podwozia z dyszami takim, jak Wam przedstawiłem, jeśli chodzi o pukanie ramy i tak dalej, i tak dalej. Ok, kończymy pracę, myjemy auto. Jeszcze coś na temat kosztów, jeśli chodzi o tego typu samochód i tego typu renowacje. Renowacje bez demontażu budy od ramy, renowacje karoserii i budy w wersji z piaskowaniem, łącznie z tylnym zawieszeniem, tak jak zostało to już zaprezentowane. Bęk, słuchajcie, widzimy się już z naszą Toyotą na końcu naszej przygody. Autko zostało już przygotowane pod odbiór dla klienta, zostało umyte, wyczyszczone, przygotowane, tak by klient mógł je odebrać. A wraz z nim dokumentacja pełna, fotograficzna do tego samochodu, jak i wideoraport, który właśnie nagrywam. Może właśnie Ty będziesz kiedyś kupował ten samochód i będziesz miał możliwość zobaczenia, jak przebiegały prace przy tym samochodzie właśnie dzięki temu wideoraportowi. Autko w tym momencie dostaje oczywiście od nas jeszcze gwarancję na piśmie. Gwarancja na piśmie z pięcioletnią gwarancją. Tam oczywiście warunki gwarancji znajdziecie na stronie. Jeśli chodzi o zakończenie prac i o koszty, no na dzień dzisiejszy koszty renowacji takiego samochodu jest tutaj 10 dni roboczych, jeśli chodzi o pracę. Nie liczę już tych prac blacharskich, które były wykonywane ze względu na urwane śruby, ze względu na ubytki blacharskie, które były wykonane, choć powiem bardzo szczerze, że ta Toyota naprawdę wyglądała zacnie i ten stan płyty podłogowej i korozji na ramie to była tylko powierzchowna rdza, dlatego też śmiało można było wykonać tą konserwację taką formą prewencyjną, by nie dopuścić do tego, by trzeba było to auto rozdzierać na części pierwsze, bo trzeba wstawić pół ramy. No bo w większości przypadków decyzja na temat remontu samochodu i rozdzielenia budy od ramy jest z tego tytułu, że auto już jest w takim stanie i w takim stadium, że bez prac blacharskich przy ramie się nie obejdzie. Tu obyło się i jest to samochód, który naprawdę tej korozji nie miał wiele na sobie. Kosztowo, na końcu podsumowywał. Na dzień dzisiejszy startowo dla tego typu samochodu wersja krótka około od 13-14 tysięcy trzeba liczyć. Prace blacharskie są liczone osobno. To mamy koszty na dzień dzisiejszy. Dlaczego mówię na dzień dzisiejszy? Bo wariacja cen i produktów, materiałów w branży samochodowej, która jest oparta niestety albo stety o rynek naftowy, tak samo odzwierciedla się mocno na stacji benzynowej, jak i na naszych kieszeniach przy zakupie materiałów w magazynach. Jest to niestabilne, dlatego o tym wspominam. Ok, dziękuję Wam bardzo za uwagę. Widzimy się przy następnych samochodach. Postaram się jak najszybciej obrobić i wrzucić. Mamy już je obrobione i gotowe, ale ten czas na poświęcenie na obrobienie filmów troszeczkę zabiera. Zabiera mi go i co? I tych filmów jest troszeczkę mniej. A to jest też dzięki Wam, no bo nie ukrywam. Samochody u nas jedne za drugim wjeżdżają, wyjeżdżają, kolejka jest dosyć obszerna, robimy i auta, tak jak tutaj widzicie, nową Toyotę Hilux z rocznika 2022, która była na konserwację tą naszą ładną, schludną i estetyczną, gdzie każda śrubka i każdy detal jest zabezpieczany, która właśnie się rozkleja po nowe hybrydy obrabiane woskami przez samochody starsze, jakieś tam STI do piaskowania, które przyjechało na pełną renowację, po auta, które są bieżąco przez nas wykonywane, E34, przy którym już kończymy pracę, Subaru Lancer Legacy, w który już praktycznie jest zakonserwowany w całości, wszystko jest wykonane oprócz prac blacharskich, a wyszło też ich sporo. Także te samochody od nas wyjeżdżają, będą też na naszym kanale. Honda Odyssey i inne takie tematy. Widzimy się przy następnych autach.